Siemaneczko ludziska, Stawras 84, lecimy z kolejnym odcinkiem z sezonu, wróciłem wolne teraz, to będzie na bieżąco. A będę robił po prostu tak, jakbyście te drużyny, które wpisaliście w komentarzach przez te 4 dni, gdzie mnie nie było, z wyjątkiem drużyny zaproponowanej przez Rambo, no niestety widzę w Łódź, z tego co mi wiadomo chyba nie jest dostępny, to będę po prostu ogrywał je na te, będę zrobię z nich odcinki na te 4 dni wolnego, tak więc na te 4 dni pracujące chciałem oczywiście powiedzieć, więc nawet jak będę zawsze przed tym pierwszym, przed tym ostatnim filmikiem na żywo tak jakby mówił, że następne 4 są już nagrane, ale i tak chciałbym, żebyście pisali pod niej komentarze, żebyście mogli, żebym miał kim nagrywać. Zobaczmy tylko profilaktycznie, tak właśnie, standardowo trzeba włączyć. Tak więc śmiało zawsze piszcie, no i zobaczymy, kogo to teraz trafimy. Jeśli kogoś trafimy, co to ma być? Do wody. Szukaj mi tu. Już. Chłopców do picia. No, jest i on. 5-3-2 taktyka. Zobaczymy, no, nie wiem czemu Huntlar w ogóle w głębokiej rezerwie. A ten drużyna zaproponowała, bo nie wiem czy powiedziałem przez użytkownika konsolowy szpil. Zobaczymy, co to za pomysł z tym szalką. Oczywiście będziemy lecieć i z koksem zaraz. Super ofensywny. Kogo tu mamy naprzeciwko? Benazi, Roma, Torino. A nam właśnie, tak jak Szpaku powiedział, potrzeba 3 punktów do awansu. Dobrze. Ajajaj, Huntelar za wolna. Kurde, muszę się przyzwyczaić, nie grałem przez te 4 dni nic, to wiecie. A! Klas! Jan! Huntelar! No, do budy, piękna dorzutka do Huntelarka. I czyścisz buty, nie wiem co on tam na ławce robił, kurde. Co on na ławce robił, wy mi powiedzcie. No. Puch, pięknie. Pięknie, pięknie, klas Jan Huntela. Oczywiście super ofensywny. No, szkoda mi Glika, no ale niestety. A, tu nie było faulu. A, ja myślałem, że będzie faul, dlatego już wybijałem. Kurna. Dobra. Tak trochę ten stadion taki dziwny jest, przyciemniony jest z dołu. Dobra, idziesz tam, to ja sobie pójdę tu. A budy. No nie no. Ten to nie jest demonem prędkości, ale go jakoś tam pokonał. Piękna piła. Aj! No i 2-0! Jest i 2-0, tu widzicie, to korda ciśnięty został przeciwnik, czyżby był szybki odcinek? Ale oczywiście piszcie pod spodem, dajcie tu jeden, drugi. No, Maximilian Meyer, 10 minuta, już 2-0, super ofensywny, działa po raz kolejny. Znaczy jak to jest... No niestety nie da rady zagrać tak jakby dwa razy z tym samym grajkiem. Ale szpiła. Ajajaj, źle to było. Do body. Ależ pięknie dwa razy. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Ajajaj, jednak tam zagrałeś. Do body, Quagliarella. Ajajaj. Podania, naprawdę! 3-0, tu się nie odzywałem. Chciałem, o Boateng. Zastanawiałem się przez chwilę, czy nie wejść tu do bramki. Zobaczcie. Jedno, drugie, już do buch. No sorry, ale Kevin Prince Boateng. O jajku.
15 minut, naprawdę? 15 minut? To max? No, chociaż patrząc na statystyki, 3 bramki, 5 strzałów, 5 wszystkie celne, posiadanie piłki, normalnie luksusowo, ale jego strzały to jest po prostu miazga. No, wiem, że się nie powinno śmiać z przeciwnika, ale no, przepraszam, niestety nic nie poradzę, że dobry jestem. A! Rzadko możemy oglądać gole tak niezwykłej urody. Do body! Spalony, spokojnie, spalony, bez stresu, to wszystko pod kontrolą, aj źle troszkę, ajajaj, ej. No nie, gdzie mnie tu gwiżdżesz, ciulu jeden? Rzut wolny przeciwko Schalke. Nieudany ten strzał, trafia w mur. Dawaj tutaj od razu. Ajajaj, przeskoczył nad nim. Nie ma spalonego? Ale broni, bramkarz, kurde. Luksusowo. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Coś ty z wąski zrobił, jak to spindolił. Taka sytuacja, a on tak walił. Przeciwnicy przejęli teraz to. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Ależ było blisko. Ale niestety zduczyłem troszkę. Dawaj, goń go. Fatalne podanie. Dawaj tam. O! Pięknie, dwóch poszło za nim. Aj! Do budy. O Jezu, nikogo tam mojego nie ma. Ależ pięknie, co trzeba przewrotkę, to trzeba mu przyznać. Ale wszystko pod kontrolą. Uczuda. Czemu ten bramkarz do tego wyszedł? Ja się zastanawiam. Jest Igliku! No ta, El Capitano. Pięknie doszedł do tego. Kamil Glik. Chociaż tyle dobrego. Aj. Ależ piękny wślizgacz. Nie tam! O! Tak! Jest! Dobił! Dobił go! Przeciwnik strzelamy! Też strzelamy! No co no! Co byś jeszcze chciał grać? 4-1, pięknie jest! Kurczaki! Tutaj przeszliśmy obrońcę, zawinął ich. Och, bramkarz jeszcze coś tam próbował, ale... Erik Maxim Choupo-Moting. Ja pierdolę, jak on się nazywa w ogóle. I gramy, jak widać, chyba awansa będziemy mieli. Ajaja, ej, no nie na te... No dobra, no. Dobra, myślałem, że to z tą taktyką będę miał problemy. No to tak pierwszy raz w sumie. Tak! Nie! Zrąbałem to! Chciałem wejść do bramki, a nie wiem, co on zrobił z tym rzutem, czy tym strzałem. Kurna! Co on zrobił z tym strzałem? Co za lujek? Nie wierzę. Taka sytuacja! Tak! Plas! I lobnął! Lobnął go i mamy 5-1 już do przerwy! Coś... Kamil Glik, no przepraszam cię Kamil, no nie, nic na to nie poradzę, no... Po prostu jestem debeszcze, zobaczcie jak pięknie przyjął główką, puch, lobnął od razu. Jest, druga bramka, klasa. Co za klasa. O! Czyżby czas?
Czyżby to był czas? No nic, mogłem zobaczyć, że te statystyki za szybko wyszedłem. No ale cóż. Statystyką najważniejszą, jak widzicie, 40 minut pograne i 5-1 wygrane. Nie wierzę. Naprawdę. Naprawdę w ogóle. Przeciwnik będzie miał tylko jeszcze jedną przerwę, jakby co. Tak więc no, to tylko pół minuty postojowe, chyba że na sam koniec wyjdzie z tego, no wtedy no, ja nic nie poradzę na to, zaraz zobaczymy. Wracamy do grania. Oj, chyba się coś popsuło. Chyba się u przeciwnika coś popsuło. Nie, żebym był wredny. No nie, no naprawdę. O, utracono połączenie z przeciwnikiem. Zobaczmy, niech będzie ustalanie wyniku meczu. Wynik był piękny. Tak więc piszcie pod spodem, kim mam grać w następnym meczu. Od razu mówię. 4-1 gładkie było. Mamy 13 punktów. No, mamy 13 punktów, mamy już na pewno awans. Teraz walczymy o mistrza, tak więc lepiej, żeby drużyna na mistrza była. Dzięki, do następnych. Na razie.